Hej, witam Was ciepło, a ponieważ działam z podłogami na remoncie mieszkania, kładę panele winylowe oraz listwuję wokół, to mam dla Was krótki materiał o 6 najczęściej popełnianych błędach przy układaniu podłogi. Panel winylowy na Klik, producent Arbiton, a jeśli interesuje Cię ten temat, to mam już film o winylach klejonych, link w zakładce i opisie. Pierwszy błąd, o którym powiem, to brak odpowiedniego podkładu, który powinien być dobrany do podłogi i pomieszczenia. Przykładowo do podłóg winylowych powinien być podkład dedykowany ze względu na to, że panele takie są cieńsze, zamki są bardziej wrażliwe, więc potrzebują twardego podkładu. Poza tym należy wcześniej dobrze przygotować posadzkę, wyrównać, wygładzić i posprzątać. Jeśli zamierzamy kłaść winyle na starych płytkach, to trzeba zaszpachlować spoiny na równo z płytkami. Kolejnym błędem wynikającym często z lenistwa jest startowanie całymi panelami od ściany bez wcześniejszego sprawdzenia, co nam wyjdzie na końcu po drugiej stronie lub w przejściach. Dlatego warto wcześniej przymierzyć panele, rozrysować i sprawdzić, czy nie wyjdą na końcu za wąskie paski, czy nie będzie problemów w przejściach do drugiego pokoju. Kolejna sprawa, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to nierówno ułożony pierwszy rząd paneli. Skutkuje to tym, że wystarczy delikatne przesunięcie i im dalej, tym bardziej może się to pogłębiać i ciężej będzie składać panele. Mogą pojawiać się szczeliny. Jak temu zapobiec? Otóż najlepiej układać pierwsze dwa rzędy razem naprzemiennie. Połączone w ten sposób stworzą razem solidną i równą podstawę pod dalsze układanie. Pamiętajcie również o przesunięciu między panelami, które nie może być za małe. Dobrze tak zaplanować minimum 30-40 cm, ewentualnie na pół w cegiełkę. Gwarantuje to lepsze, równiejsze i mocniejsze połączenie pióra i wpustu oraz łatwiejsze układanie. Często powtarzanym błędem jest zły kierunek ułożenia. Generalnie każdy jak chce może to zrobić nawet po skosie, jednak najbardziej estetycznie będzie prostopadle do największego źródła światła. Chodzi szczególnie o to, by dłuższe boki łączenia paneli były mniej widoczne. No i bardzo ważne są też przerwy dilatacyjne przy ścianach, nie układamy paneli na sztywno. Przy panelach winylowych zostawiamy minimum 5 mm. W tradycyjnych panelach należy wykonać również dilatację w drzwiach. W przypadku paneli winylowych Arbiton nie musimy. To nie były na pewno wszystkie błędy, więcej dowiesz się wkrótce w filmie o układaniu paneli winylowych na Klik na moim głównym kanale, a jeśli pominąłem coś istotnego, to proszę pisz w komentarzach. Cześć!